Dziś mamy przyjemność przedstawić sylwetkę jednej z czołowych polskich kitesurferek Julii Damasiewicz. Julia jest mistrzynią Europy seniorek z 2020 roku, mistrzynią świata juniorek z 2021 roku oraz młodzieżową mistrzynią świata z 2022 roku. Zacznijmy od tego, że ja się wychowałam na Półwyspie Helskim. Mój tata miał tam szkółkę kitesurfingową w Jastarni. No i tam już jako takie małe, czteroletnie dziecko zaczynałam moją przygodę ze sportami wodnymi. Najpierw był to windsurfing, ale bardzo szybko mi się znudził, ponieważ nie robiłam za dużego progresu. I gdy miałam 13 lat, mój tata kupił mi mojego pierwszego kajta w nagrodę za dobre oceny. I tak zaczęła się moja przygoda z kitesurfingiem. Z czasem zostałam zauważona przez jednego z zawodników na plaży, który powiedział, że zna trenera kadry narodowej. Dostaliśmy do niego numer i już następnego dnia byliśmy umówieni na spotkanie. I w tym momencie zaczęłam trenować razem z kadrą narodową. Jej największym marzeniem był udział w Igrzyskach Olimpijskich, co udało się zrealizować w Paryżu, gdzie zajęła 7. miejsce. Powiedz nam proszę, co było najtrudniejszym wyzwaniem w drodze na Igrzyska Olimpijskie? Wydaje mi się, że najtrudniejszym wyzwaniem dla mnie okazało się nabieranie masy, ponieważ w naszym sporcie im więcej się waży, tym lepiej dla zawodnika, ponieważ jesteśmy w stanie wygenerować większą prędkość i lepszy kąt pod wiatr. Ja to nabieranie masy niestety trwało dla mnie bardzo długo. I nie było dla mnie prostym zadaniem, ale w końcu się udało i od grudnia do sierpnia, w którym odbyły się igrzyska, przytyłam 12 kilo. Nie było to proste zadanie, ale udało mi się i na tych igrzyskach miałam już odpowiednią masę. Jak byś oceniła swój występ na Igrzyskach Olimpijskich? Wydaje mi się, że w ciemno bym brała miejsce, które zajęłam. Byłam 7. na Igrzyskach Olimpijskich i nie było to proste zadanie, ponieważ wszyscy bardzo ciężko pracowali, żeby do tych igrzysk się jak najlepiej przygotować. Ja też byłam cały rok na treningach, wracałam maksymalnie na 7 dni do domu, poza tym byłam cały czas za granicą i codziennie miałam treningi, także był to bardzo, bardzo ciężki okres czasu. Jestem z siebie dumna, zwłaszcza z półfinałowego wyścigu, w którym wystartowałam z lewego halsu i wyszłam przed wszystkimi zawodniczkami, długo bardzo prowadząc wyścig. Julia Damasiewicz to nie tylko wybitna sportowczyni, ale także studentka pierwszego roku na kierunku sport w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Zajmując miejsca w światowej czołówce kitesurferów, Julia jednocześnie rozwija się akademicko, co wymaga doskonałej organizacji i dużego zaangażowania. Jak udaje Ci się godzić intensywne treningi z innymi aspektami? Na przykład aktualnie studiujesz na pierwszym roku na kierunku sport. Zeszły rok przeznaczyłam tylko i wyłącznie na kitesurfing. Dostałam się na studia do AWF-u już rok temu, ale na pierwszy rok wzięłam urlop dziekański, aby móc w pełni skupić się na treningach. I uważam, że to była świetna decyzja, uważam, że bardzo mi to pomogło i wsparło mnie w tym, żeby móc w pełni realizować się w sporcie. W tym roku jestem już aktywnym studentem, chodzę na pierwszy rok na kierunek sport. I na ten moment skupiam się głównie na szkole. Staram się zrobić krótką przerwę od ciężkiego trenowania i zobaczyć, jak to jest być prawdziwym studentem. Tu chodzę do szkoły. Moje plany na przyszłość to oczywiście realizować się, jak najbardziej się realizować. Na ten moment chciałabym się realizować w szkole. Chciałabym sprawdzić się też w takim normalnym życiu, zobaczyć jak mi idzie. I oczywiście wrócić do sportu, wrócić do treningów i zobaczyć, jak to się wszystko potoczy. A może w 2028 Los Angeles. Jeszcze na zakończenie Cię zapytam, Julia, czy masz jakieś hobby poza kitesurfingiem, które pomaga Ci się zrelaksować? Tak, uwielbiam robić muzykę. Robię muzykę razem z moimi znajomymi i sama. Poza tym jeżdżę na deskorolce i zimą na snowboardzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.